Cześć! Zapraszam na kolejną gitarową migawkę i prezentację nowego ćwiczenia. Tym razem będziemy ćwiczyć zmianę wartości rytmicznych co takt na określonym materiale dźwiękowym. I oczywiście według konkretnego klucza. Opis tego ćwiczenia znajdziecie poniżej. Natomiast jeżeli chodzi o materiał dźwiękowy, który wybrałam do tego ćwiczenia, to jest to gama durowa w tonacji C-dur. To może być dowolny materiał dźwięków, to może być chromatyka, może być to skala, którą umiecie zagrać, ale ważne, abyście wybrali coś, co już umiecie. To co, zaczynamy!